Szybka. Szybcy użytkownicy zwykle mają powód swojego pośpiechu. Mimo, że nie posiadają za dużo czasu, zdążą wykonać wszystkie potrzebne im czynności. W przypadku nauki mamy tutaj styczność z pamięcią prawie tak szybką, jak zrzut ekranu. Jednak, jeśli zdarzy się zapomnieć, zdąży doszkolić się, nim ktoś zauważy. Mobilny, zawsze i wszędzie. To bardzo powszechny rodzaj internautów. Swój czas w większości spędzają w mediach społecznościowych. Anka, ile jeszcze? Czekaj, jeszcze zrobię zdjęcie na Snapa. Nie jest to wada, ale zaleta. Są obeznani w aktualnych wydarzeniach. A wiedziała pani, że samotny ojciec stworzył szkołę czesania córek? I łatwo zapamiętują napotkane w internecie ciekawostki. Niekiedy stają się obiektem westchnień innych użytkowników. Wow, ile mam obserwujących na blogu. Trzeba to uczcić nowym postem. Ambitny. To postać ciągle dążąca do perfekcji. Rozwija swoje umiejętności, nie boi się nowych doświadczeń. Jest wzorem dla rówieśników. Wow, jak to zrobiłaś? Trening i ciężka praca, nic nie robi się sama. Nie przekłada życia wirtualnego ponad rzeczywiste, ale lubi zabłysnąć w sieci. Wyznacza sobie wzór, do którego chce dążyć. Lewandowski jest moim idolem, odkąd zaczął grać w Bayern Monachium. Wiem o każdym jego meczu, jest świetny. Rozsądny. To osoba bezpiecznie spędzająca czas w sieci. Nie wchodzi na nieznane strony. Używa internetu jako pomocy naukowej. To była podkowa, patrz! I korzysta z legalnej rozrywki. Towarzyski, najbardziej znani, lubiani. Ich profile odwiedzają setki osób. Nie boją się zawierać nowych znajomości. Hej, wiesz, ile waży miś polarny? No nie do końca. To wystarczająco tyle, żeby przełamać pierwsze loty. Kółka się stoi. Moje duże wzięcie u płci przeciwnej, wirtualne, jak i w realu. Pamiętajmy jednak, że wszyscy jesteśmy równi, ale każdy z nas jest inny. Dlatego warto poznać kogoś bliżej, zanim go ocenimy.